Halo, dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony HS i zapraszam na kolejny odcinek Rankedów Overwatch. Tym razem bronimy się na Volskaya Industries. Ja wziąłem Hanzo, w sumie Instalog, żeby zobaczyć, czy uda mi się zagrać DPS-em, ale z tego co widzę już mamy team kompletnie bez sensu, także pewnie Hanzo mi się nie uda pyknąć. No bo jednak chciałbym wygrywać te gry. Jak to wygląda? Halo guys. We need to switch something, please. Yeah, we need to switch like Torbjörn, Hamzo and Smetra. No dobrze, no dobra. Of course they are, man. Of course. Never. Nie wiem, czy Ana będzie dobra. Zastanawiam się, może jednak Lucio. Już kurde, Lucio na obronie, to wcale nie jest aż taka fantastyczna sprawa. O, gość już zaniatę. To ja wezmę Reinhardta w takim razie, bo tanków też nie mamy. You want me to tank or heal? We have Symmetra and I don't know. What should we switch for her? Healer. Healer? Healer? Okay. Reinhardt plus and healer. Never stop fighting for what you believe in. Okay, no to zagramy Anu. No nie wiem, ta Symmetra strasznie jest, kurde, kłopotliwa w drużynie, bo ona jest właściwie bohaterem obrony, to powinno się z DPS-a raczej za nią zamieniać, nie wiem zresztą sam. O kurczę, nie zmieniłem sobie tej czułości w końcu. Momencik, to ja mam... Pięk jest przesunięty, cholera. Sekundka? No i to takie, kurde, będzie, okej. Okay. Dobra, już powinno być spoko. Musiałem zresetować Evermania na szybko, komputer stał włączony długo, dużo czasu i chyba zdążyło się przylagować. Kurde, ale Zarya obrywa. Zenyatta też. A trafiłem niby. A to nie zadało obrażeń? To była bańka Zarya chyba. Nice, brawo. Dobra, żyjemy wszyscy. Bronimy się, kurde, nawet. To patrzcie. A taki był ten team śmieszny na początku. Tak źle to wyglądało. Okej. Okay. Nawet nie doleciał. Zobaczmy. Ciekaw jestem, czy nam wejdą za bramę. Pewnie jak wyparą swoje ulty, no w końcu wezmą Reinhardta. Ana go zboostuje pewnie. O, trafiłem tą parę przypadkiem. Tym healowym. Dobra, sprawdźmy to. Ktoś mówił, że na Anie 38 powinien być ten wskaźnik tutaj. Żeby przybliżenie działało tak samo. To się... Miało taką samą czułość, jak normalnie myszka. Nie no stary, nie go nic mówi, jak masz boosta. O kurde. Okej, on mnie goni? Nie, nie goni mnie, poleciał. Mam cię. Nice! Kurde, ale się bronimy, ja pierdzielę. Dziwna ta gra strasznie. Wow, bomba na mnie? Serio? No. Symmetra przestanie działać teraz, jak mamy smugę goniącą nam po plecach cały czas, to będzie kłopot. Będzie z tym kłopot. Nie, to nie, nie umieraj! Shit. Nice.
Ej, what the hell? Wait, what? Soldier? What the fuck, soldier? I know, right? There. Is it teleporting up? Teleport to Symmetra. I got some more. Help on the point, please, guys. What are you doing? What are you doing? Why did you give up the point? What the hell? Did you chase Tracer? Three people? The Metra is Russian. What do you think? His brain is like a hammer. Why do you care about her? Just don't leave the point alone. We had three person on the point. Are you flaming me now? Okay, don't care about her. Let's just win it. You would have won by now. He had fucking teleporter, he didn't use it. I spammed in fucking void for an hour. My ultimate start. Zrajdżowany gość, kurde. Reaper behind, left side. Nie będziesz mi tu zabijał, kurde, mojej Zari. Gość tam wściekły. No cóż, jeżeli poginęli, a Symmetra miała teleport do rozstawienia i go nie położyła, no to faktycznie można być złym, ale to też... No ja nie mam na kogo ultować nawet. Nic nie dzieje. Dobra, teraz masz. O, i śpi. Holy shit. Bara na plecy wleciała z rutem. Celność bez lunety 71, celność z lunetą 72%. Chyba nieźle. Co ten ma piszon? Nie, dobra, mapka. I ona tutaj raszuje, kurde, by nam punktować bazi. A zginęła, dobra. Nie wiem, masz to. Baw się. Ty Sfara? Okej. Okay. Mamy to. Minuta 30 do końca. Na razie wygląda spoko. I się przebudziła. Dobra, byle nie rage'owali. O nie. O nie, to diva wzmocniona, kurde. Po mnie skakała. Ale reszta teamu się chyba trzyma, co? No, chyba dali radę. Bardzo dobrze. Ona jest mega fajną postacią. Kurde, strasznie mi się spodobała. Jeśli chodzi o healowanie, to Ana jest dla mnie na tę chwilę chyba najfajniejsza do grania, powiem wam. Trzy zgony, 10 likwidacji. Powiedziałbym, że idzie nam dobrze. Dobra, nie idźmy za daleko. To się źle skończy. Genji behind! O, ktoś tam zginął. No i pięknie, kurde.
Czas im się skończył, także nie zajęli drugiego punktu. Wybraliśmy się na pierwszy. A, zaraz, oni mają Olivera? Gdzie wyszedł? U nich się chyba ktoś obraził na grę. Nie, jakie triki. To trochę w sumie szkoda. 24-7, doing nothing. Może tam ostre flamy poszły, no dlatego widocznie. Could you go with Reinhardt? I could boost you. Maelstrom. Maelstrom. Great. It's 6 versus 5. So I guess we'll make it. Strasznie tam gość podenerwowany był ten nasz Reaper. To nigdy dobrze nie wpływa, że tak powiem, na graczy takie tilty. Wiecie, ja rozumiem, ktoś tam strollował, nie wiem, Symetra nie postawiła teleportu. Może ona się bała smugi, no. Może ona chciała tak skłaść tego teleportu, jak smuga tutaj żyła, że tak powiem, na naszych tyłach. Zaraz by to ten teleport rozwaliła. Byłby zmarnowany. Może też miał trochę racji gość, no. Koniec końców lepiej było jednak nim pieprznąć o ziemię i nawet jakby go smuga szybko złapała, no to by chociażby odrobinę by się przydała, tak to nie przydał się w ogóle. No ale dobra, no. Wiadomo. To są takie sytuacje, no. Ktoś powinien tą smugę zabić po prostu. I od razu byłaby inna gadka, nie? Umrę. Lecimy, no. Tamten koleś już wyszedł, już raczej nie wróci, wątpię, żeby wrócił. Nawet jeżeli wróci, to już go nie będzie na pierwszym punkcie przy pierwszym naszym pushu, więc mamy szansę szybko to zdobyć. Więc, że oni się nie poddali na wypadku, tylko walczą dalej. Kurde, D.Va, nie zasłaniaj mi. Zabijamy coś? Zabijamy. Kurde, ona się teraz padnie, niedobrze. No jak chce, to niech chodzi. Nice. Przeżył. Leci ślepy ult na tego. Na punkt. No, załatwił. Kurde, mało już ma, dobra. Chyba przejęte. No nie, już się zrazuje na starym punkcie. Cholera. Zrazowało mnie jeszcze z tyłu, a nasi już będą rushować na B. I'm coming. Wait for me, please. I'll heal you. I got rest on the first spawn. Watching your back. Get in. You're powered up. Get in there. Dobra. No i zrobione. Kurde, udało się. Hu, hu, hu. GG. Gra zakończona, moi drodzy. No, na początku wyglądało to przerażająco, powiem wam. Jak zobaczyłem tego Torbjorna, Reapera, Soldiera i Hanzo w jednej drużynie, to stwierdziłem, no to fajnie. Ale widzicie, opłaca się zmieniać postacie. Wziąłem manę, zacząłem healować. Wydaje mi się, że dosyć dużo tego heala zrobiłem.
Od razu tam ktoś też piknął Zeniatę, więc mieliśmy już dwóch healerów, tak się teraz gra oczywiście, dwóch DPS-ów, dwóch tanków, dwóch healerów. To jest meta podstawowa, oprócz tego jest jeszcze ta druga, czyli 3x3, trzech tanków, trzech supportów, ale to raczej w jakichś mega zgranych zespołach. No to w każdym bądź razie udało nam się to zrobić, mimo tego, że mieliśmy gościa, który grał symetrą i jakieś spiny w drużynie. Fajna gierka, bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że wam również. Jeżeli tak, to serdecznie, serdecznie ludziska zapraszam do subowania, do lajkowania, do komentowania. No i zapraszam do odwiedzania tego mojego kanału, bo codziennie o 12 i o 18 pojawiają się nowe filmy. Także zapraszam do oglądania i życzę dobrego dnia. Trzymajcie się. Na razie.